Jeśli zapytacie mnie, jaką motoryzację lubię najbardziej, to chyba nie będę wam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale jeśli zapytacie mnie, do jakiej motoryzacji mam słabość, to bez wątpienia słabość mam do samochodów amerykańskich. Zwłaszcza gdy są tak potężne i mają płomienie na masce. W dodatku ten należy do mnie i jest spełnieniem moich dziecięcych marzeń. Od czego się zaczęło? Od takiego małego resoraka, którego dostałem jako dzieciak. Od tego momentu zawsze marzyłem, żeby mieć dokładnie taki samochód. I tak też się stało. Poznajcie Forda F250. W Stanach to po prostu średniej wielkości pick-up. W Polsce tego kolosa można wielkością porównać do ciężarowego Stara 200. Spójrzcie na niego. Jest gigantyczny. Jeździmy nim po mieście, a jedyną rzeczą, do czego mi jest potrzebny, to raz na jakiś czas coś przewieźć na pasy. Równie dobrze mógłbym to zrobić w normalnym dużym kombi. Ale nie ma to żadnego znaczenia, jak ja się cieszę, że jestem w Fordzie F250. Europejskie i azjatyckie samochody przeznaczone do pracy są po prostu toporne. Tymczasem amerykańskie pick-upy są zupełnie inne. To jest samochód, który jest wymyślony przede wszystkim po to, żeby był wygodny. Rozsiadasz się w fotelu i on po prostu sunie sobie bez najmniejszego problemu. Ale najsmutniejsze jest to, że coraz mniej osób myśli dokładnie tak jak ja. Bo kiedy dziś spojrzymy na amerykańskie ulice, one już najczęściej nie gulgoczą dźwiękiem V8 o pojemności 7 litrów. Dziś najczęściej na tych ulicach zobaczymy samochody pochodzące z Japonii, z Azji. Powoli ta amerykańska motoryzacja przychodzi nawet do muzeów w samych Stanach Zjednoczonych.